Na co Lech Poznań powinien uważać w meczu ze Stalą Mielec? Złośliwi powiedzą, że na wrzuty z autu, bo w poprzednim sezonie na wiosnę Kolejosz stracił przy Bułgarskiej dwie bramki właśnie po tym elemencie gry. Uczciwie będzie, jeżeli powiemy, że piłkarze Macieja Skorży czujni powinni być przy wszystkich stałych fragmentach wykonywanych przez Mielczan. Mają groźnych zawodników, przypomnę tylko ostatni mecz, który zagrali u siebie z Zagłębiem Lubin. Cztery bramki strzelone, wszystkie cztery po stałych fragmentach. Lech ma rachunki do wyrównania. W poprzednim sezonie w meczach ze Stalą zdobył zaledwie jeden punkt, a porażka przy Bułgarskiej 1-2 w końcówce fatalnego sezonu przelała czarę goryczy wśród kibiców. Wśród piłkarzy też. Wiadomo, zawsze jakiś rewanż będzie, ale to nie jest ranga meczu z Legią, ale mimo wszystko trzeba gdzieś tą zadrę zamazać. Lech to lider, zespół, który w tym sezonie przegrał tylko jeden mecz. Stal z kolei to zespół środka tabeli. Groźny przede wszystkim na własnym stadionie. W tym sezonie w Mielcu piłkarze Adama Majewskiego wygrali już 4 razy. Najważniejsze jest to, żeby patrzeć na siebie. Jeżeli my zagramy na miarę naszych możliwości i nasze nastawienie mentalne będzie odpowiednie, to myślę, że ten mecz wygramy. I to, że Mielec u siebie dobrze dysponuje, to tak naprawdę tylko statystyki. To spodziewamy się spotkania, w którym prawdopodobnie będziemy dominować. Musimy znaleźć sposób, żeby sforsować obronę Stali Mielec. Prawdopodobnie będziemy dłużej utrzymywać się przy piłce. Stal w poprzedniej kolejce zremisowała w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą. Teraz na własnym stadionie zmierzy się z innym zespołem z Poznania o większej sile rażenia. Prestiż tego meczu jest nieporównywalny, ale w Mielcu zachowują spokój. Czy podekscytowani? Jesteśmy podekscytowani na pewno każdym meczem, bo to wiadomo, mecz jak mecz, ale będzie pełny stadion, kibice Lecha pewnie też przyjadą, nasi też się zbiorą, także myślę, że będzie to duże widowisko, godzina 20:30, więc same sprzyjające warunki do grania i na pewno będziemy chcieli sprawić niespodziankę. Taką niespodzianką będzie z pewnością każdy inny wynik niż zwycięstwo Lecha Poznań.